Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w dniu dzisiejszym mamy kworum. Na 15 radnych prawnych obecnych jest 13 osób. Zatem mamy prawomocność obrad i podejmowanych uchwał. Na początku obrad wójt poinformował o pracach między sesjami. Najważniejszym wydarzeniem było spotkanie Ministerstwa Finansów w sprawie realizacji programu naprawczego i pożyczki, o którą gmina wystąpiła jeszcze w ubiegłym roku. W spotkaniu wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. Spotkanie odbyło się z ministrem finansów Wojciechem Kowalczykiem, który jest również odpowiedzialny za departament gwarancji poręczeń, w którym gmina złożyła wniosek o pożyczkę, jak również o program naprawczy. Podczas rozmowy przedstawiono uwagi do programu naprawczego. Ja powiem w ten sposób, że kiedy pod koniec grudnia przyszło do gminy pismo, które zawierało szereg uwag do programu, który został złożony wcześniej, stwierdziłem, że jednak należy zaczerpnąć informacje u źródła i wybrać się do Ministerstwa Finansów, dowiedzieć się tak naprawdę, czym jest problem i jak musimy przystąpić do jakby aktualizacji starego programu. Przekaz był jasny. Zarówno minister, jak i dyrektor, który był na spotkaniu, przedstawił przekaz w ten sposób: chcecie uzyskać pożyczkę, musicie sami o to zadbać, czyli gmina musi wykazać oszczędności takie, żeby w WPF-ie, czyli w wieloletniej prognozie finansowej, było z czego spłacać zaciągnięte zobowiązania. Mówiąc krótko, nikt nie chce dawać pieniędzy bądź kredytu, żeby na konsumpcję, żeby to przejść. To ma być kredyt, który gmina do 2025 roku będzie w stanie spłacić. W związku z realizacją programu naprawczego podpisałem porozumienie z Bankiem Spółdzielczym w Końskim w sprawie renegocjacji umowy kredytowej. Proszę Państwa, wszystkie umowy z bankami renegocjowaliśmy, żeby obniżyć spłaty rat kredytów, żeby one były mniejsze. Również takie negocjacje były z bankiem w końcu. W tym budżecie wykazaliśmy oszczędności. Administracja Urzędu Gminy na poziomie 200 tysięcy w skali roku wykazało oszczędności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na poziomie 60 tysięcy złotych. Wcześniej było mówione o połączeniu biblioteki z GOK-iem i to kwota na poziomie 150 tysięcy złotych. Także udało nam się ten budżet dosyć, w mojej ocenie, dosyć dobrze skonstruować. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Włodarz gminy odbył także spotkania z dyrektorami szkół, którzy wykazali oszczędności na poziomie 550 tysięcy. Natomiast prezydent Kielc, Wojciech Lubawski, zgodził się na rozłożenie na 10 rat zaległości dla Zarządu Transportu Miejskiego, która wynosi 193 tysiące za rok 2013. Następnie głos w sprawie uchwalenia budżetu zabrała skarbnik gminy Jadwiga Szymańska, która odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Postanawiam zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Piechoszów na 2014 rok, oparty na założeniu uzyskania z budżetu państwa pożyczki, o której mowa w artykule 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Analizując wyżej wymieniony projekt uchwały budżetowej, skład orzekający stwierdził, że jest on oparty na założeniu
iż gmina uzyska pożyczkę z budżetu państwa, o której mowa w artykule 224 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, której sfinansuje w całości zaplanowany deficyt budżetu oraz w części planowane rozchody budżetowe. Dług gminy Piekoszów na dzień 30 września 2013 wyniósł 35 132 866 zł. Możliwość sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Piekoszów za 2014 rok z wyżej wymienionego źródła jest przedmiotem odrębnej opinii składu orzekającego. Należy stwierdzić, na podstawie analizowanego projektu załączonych do niego wyjaśnień, że na 2014 rok nie zaplanowano w budżecie gminy żadnych nowych zadań inwestycyjnych. Zaplanowane zostały natomiast po stronie wydatków wydatki na zapłatę wykonanych zadań inwestycyjnych oraz istniejących zobowiązań, w tym wymagalnych, po stronie wydatków bieżących. Powiem tylko tak, że na wspólnej komisji były omawiane zmiany i kolejne zmiany, co rozdałam również tym radnym, którzy nie byli komisji budżetowej, były na komisji budżetowej omawiane. I one zostały wprowadzone do budżetu, którego wynikiem jest ten budżet, który dostałam wszystkim radnym. Po wystąpieniu skarbnik gminy głos zabrał radny Jerzy Wijas, który odczytał wniosek grupy radnych do projektu uchwały budżetowej. We wniosku radni wnosili m.in. o zmniejszenie wydatków w administracji Urzędu Gminy o 100 tysięcy oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej i sektorze kultury po 50 tysięcy w każdym z działów. Natomiast proponujemy i wnioskujemy o zwiększenia w wydatkach. Mianowicie w dziale 926, rozdział 926.05, paragraf 28.30, kwotę 50 tysięcy złotych. I to jest, proszę Państwa, na kluby sportowe, które już w tej chwili borykają się z problemami, że mogą być w każdej chwili zamknięte. Oczywiście oprócz lasy, że tam mamy dodatkowo mniejszą pozycję. Aczkolwiek wnioskujemy o to. Następna pozycja zwiększenia wydatków to jest dział 400, rozdział 400.02, paragraf 60.50. Kwota 150 tysięcy złotych i tą kwotę już odczytuję, zwiększenie w dziale 400, czyli to, co przed chwilą przeczytałem, należy przeznaczyć na wybudowanie nowego ujęcia wody pitnej w Zajączkowie, z którego zaopatrywana będzie zachodnia część gminy. Jest to zaniedbany temat, a temat palący i bieżący, także uważam, że to będzie słusznie. Natomiast jeszcze pragnę doczytać jedno, że zwiększenie w dziale 926 przeznacza się na dotacje do klubów sportowych, co zamieniłem, i wniosek powyższy podpisali następujący radni. Wijas Jerzy, Rusiecka Pelagia, Snoch Marek, Dorota Kurczyńska, Budziwojski Zdzisław, Hug Lucjan, Nowacki Sylwester, Grosicki Zdzisław. Dziękuję bardzo, to jest cała treść wniosku. Wniosek grupy radnych nie został jednak złożony na 7 dni przed sesją, w związku z czym nie został oddany pod głosowanie. Kolejnym punktem sesji było głosowanie imienne nad projektem uchwały budżetowej. 11 radnych opowiedziało się za projektem uchwały, 4 wstrzymało się od głosu, w związku z czym projekt uchwały został przyjęty. Po głosowaniu ponownie głos zabrała skarbnik gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 8 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodnicząca Ewa Midura, członkowie Wojciech Czerwin, nie w rękach, na podstawie cała podstawa prawna, postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 gminy Piekoszów, uwzględniając założenie, iż gmina Piekoszów uzyska pożyczkę z budżetu państwa, o której mowa w artykule 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po spełnieniu wszystkich warunków jej udzielenia. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok. W kolumnie 14.3 wydatki zmniejszające dług podano kwotę 14.052.340 zł. Kwota to pożyczka z budżetu państwa 9 800 000, nadwyżka wynika z różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi bez zobowiązań 4 252 340. Kwotę nadwyżki wyjaśniamy. Przy projekcie budżetu powstała nadwyżka 2 996 643, to czysty budżet bez zobowiązań.
Dochody wynosiły 44 422 727 zł minus wydatki 41 426 084. Ponadto po obradach komisji Rady Gminy, radni i wójt gminy podjęli następujące decyzje. 509 tysięcy zwiększono kwotę dochody w podatku od nieruchomości firma Norfolk, 33 zwiększone dochody o czynsz dla Fundacji Gimnazjum Brynica. 200 tysięcy zmniejszono wynagrodzenia dla pracowników w Urzędzie Gminy. 60 tysięcy zmniejszono wynagrodzenia dla pracowników GOS. 554 tysiące zmniejszono wynagrodzenia w szkołach na terenie gminy Piekoszów zgodnie z deklaracjami dyrektorów. 111 756 zmniejszono wynagrodzenie w związku z nowym regulaminem wynagrodzeń dla nauczycieli. Minus 212 059 zwiększono budżety szkół w związku z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Razem równa się to 4 252 340. Kwota długu w 2013 roku wynosi kredyty, pożyczki, obligacje 24 996 251 83, zobowiązania szkół 9 542 088, zobowiązania Urzędu Gminy 3 931 930, razem zobowiązania 38 470 276 24. W 2015 roku zwiększamy podatek od nieruchomości o 80 tysięcy. W skrócie jest to napisane, że są to firmy, które powstaną na strefie ekonomicznej Tarpań, Zakład Produkcji Styropianu. W 2014 roku podajemy wynagrodzenia w kwocie 28 718 155. Warto tu zaznaczyć, że w tej kwocie już po obniżkach wynagrodzeń znajdują się zobowiązania z 2013 roku i z 2012 roku. Chodzi tu o składki ZUS, podatek dochodowy, niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy i nagrody dla pracowników i nauczycieli pracowników obsługi. Zobowiązania te czynią kwotę 6 194 852. Kto jest za przyjęciem proponowanego projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czyli nikt się nie wstrzymał i nikt nie jest przeciw. Dziękuję bardzo. W związku z tym zamykamy najtrudniejszy punkt naszych obrad dzisiejszych, czyli uchwalanie budżetu, i przechodzimy do punktu 6, czyli podjęcie uchwał. Następnie przyjęte zostały projekty uchwał, które dotyczyły m.in. planu pracy Rady Gminy na 2014 rok, zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, uchwalenia statutu gminy w Piekoszowie oraz gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Po podjęciu uchwał i przedstawieniu korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy nadszedł czas na poruszenie spraw bieżących i zapytania. Jest problem na dzień dzisiejszy, już proszę Panie Skarbnik, z osiedlem budujący się między Wicentona a Piekoszowem. Ludzie budują domy, plany dostali przez gminę wydane, a nie mają drogi dojazdowej. Tragicznie to wygląda po deszczu, bo cały asfalt jest w błocie. Dziękuję. W budżecie gminy są pieniądze na remonty, nie są to duże pieniądze, ale niewielkie. W trakcie zebrania pani zajmująca się drogami powiedziała, że na bieżące remonty wystarczy. Ja to odpowiem, ale na przyszłość pytania proszę zadawać panu wójtowi, bo pan wójt jest wnioskodawcą budżetu, a ja jestem tylko wykonawcą. Nic się nie stało, co nie wiąże. Nic się nie stało, oczywiście, że pan. Czy ja myślę? 50 tysięcy. To, że korespondencja od Stowarzyszenia Natura, to ja wiem i większość społeczeństwa wie. Tylko czy to, o czym piszemy w naszych pismach, czy to zostanie rozpatrzone na posiedzeniach komisji i później na sesji. Najkrócej mówiąc, czy w tych sprawach będzie szeroka debata, bo sprawa wody i ścieków, śmieci i jeszcze doszedł czwarty problem,
sprawa oświetlenia ulicznego jest sprawą dla większości społeczeństwa na czele ze mną bardzo ważną. I bardzo bym chciał uzyskać zapewnienie od Rady dzisiaj, że w tych czterech sprawach odbędzie się szeroka debata na komisjach i później na sesji, oczywiście w obecności stron, w tym przypadku przedstawiciela stowarzyszenia w mojej osobie i przedstawiciela poszczególnych branż, jeżeli chodzi o podejście do prezesa SUP-u, jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, to obecność pani czy pana, kto się zajmuje konserwacją, i jeżeli chodzi o śmieci, obecność pracownika, który jest za to odpowiedzialny w gminie. Panie wójcie, oświadczenie majątkowe za 2012 rok. Na jednej z ostatnich sesji prosiłem o ujawnienie, zostały ujawnione, ale nie wszystkie, nie ma oświadczeń radnych, nie ma oświadczeń niektórych kierowników urzędu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też już poruszona na jednej z sesji, dotyczy latarni przy drodze wojewódzkiej. Pan powiedział, że się dowie, kiedy te latarnie... Chodzi o nowe latarnie, które powstały przy remoncie drogi wojewódzkiej, głównie przy przystankach autobusowych. W tej chwili jest tak, że dostaliśmy piękną drogę z pięknymi przystankami, na których są takie ciemności, że można się zabić, wsiadając lub wysiadając z autobusu. Druga sprawa jest taka, że dostaliśmy też chodniki przy tej drodze, które są w tej chwili w ogóle nieodśnieżone. I mimo, że mamy chodnik na przykład między Misigozdem a Piekoszowem, to dzieci chodzą do szkoły ulicą, bo chodnik jest nieodśnieżony. Trzecia sprawa to jest, Echo Dnia napisało w połowie miesiąca, że skarbniczka z miasta Stąporków prawdopodobnie zostanie zatrudniona w gminie Piekoszów. Czy to prawda? Jeśli tak, to na jakim stanowisku i na jakiej zasadzie zostanie zatrudniona? Tyle. Jakbym pan może uściślił, gdzie te lampy, w którym miejscu nie świecą, bo niestety... Pan, wszystkie nowe lampy nie świecą, które zostały zbudowane podczas remontu drogi numer 786. Głównie chodzi o lampy przy skrzyżowaniach nowych i przy nad zatoczkami autobusowych. Wszystkie, one nie świecą. Odnośnie lamp to wpływają mieszkańców informacje. My przekazujemy do konserwatora i one są usuwane. Z tego, co się orientuje, są niektóre z opóźnieniem te awarie usuwane, natomiast są usuwane. O tej awarii od pana pierwszy raz słyszę, więc sobie zapisałem już odnośnie tej lampy. Natomiast chodnik, po raz pierwszy słyszę od pana, są służby, które odśnieżają, które mają podpisane umowy i powinny wykonać to zadanie. Dlaczego nie wykonały, tego nie wiem. Też sobie zapisałem i to będę wiedział, bo dzisiaj zapewne już nie pracuję. Także że, no nie jestem w stanie być każdego dnia, o każdej porze, w każdym miejscu. Także nie zanotowałem sobie i postaram się, żeby to było wykonane. Natomiast odnośnie skarbnik siedzi koło mnie i dalej funkcjonuje. Tyle na dzień dzisiejszy. Panie wójcie, mam pytanie w sprawie chodników. To jest miejscowość Bławatków, miejscowość Skałka. Chodzi mi o zanieczyszczenie chodników przez samochody wyjeżdżające z Nordkalku. Czy coś w tej sprawie można zrobić, żeby te chodniki w końcu były wyczyszczone, ponieważ tymi chodnikami nie da się przejść? Czy coś można zrobić? Na pewno można poprosić Nordkalk o to, żeby zadbali i zamierzamy się spotkać w przyszłym tygodniu z panem dyrektorem i porozmawiać na ten temat, no bo to trzeba ten problem rozwiązać. Tak? Uzupełnię kolegę. Odnośnie tych chodników, proszę państwa, to nie jest tak do końca. To, że służby gminne mają oczyszczenie niektóre chodniki, to tak, to im to należy. Ale to, że gmina nie egzekwuje od mieszkańców, żeby mieszkańcy nie czyścili chodniki, a to jest, za to jest kara. Jeżeli nie odśnieży chodnika 100 zł, taki przepis. Jeżeli wyrzuci śnieg z chodnika na ulicę 500 zł. Jeżeli się ma swój domek, to trzeba ponosić i tego również konsekwencje. Jeżeli ja mam dom, no ja akurat nie mam chodnika, bo chodnik jeszcze nie wybudował. Ale tu są koledzy, którzy mają chodniki i odśnieżają. Bo trzeba uświadomić społeczeństwo, co grozi
właścicielowi posesji, jeżeli ja sobie złamę nogę, ja tylko posesji na śniegu. I dlatego po to są władze gminy, żeby władze gminy uświadomiły społeczeństwo. Masz, bracie, swój płot, masz chodnik, masz ten chodnik, bądź świeży. Na zakończenie poruszony został także problem wody. Wójt gminy wyjaśnił, w jaki sposób przebiegają badania przeprowadzane przez sanepid i ZUK. Ostatnio też była rozmowa między radnymi. Otóż są dwie analizy badań. Jedną robi Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie i oni we własnym zakresie to robią. Natomiast drugie badania robi sanepid i w terminie nieznanym nikomu robią takie badania, także dwukrotnie woda jest badana i do tej pory się przynajmniej ja nie widziałem, żeby coś wskazywało, że jej nie można pić. Panie Wójcie, w programie naprawczym przyjęliśmy jako stan istniejący zadłużenia szkół, gdzie no, takim wiodącym i priorytetem jest w szkołach Piekoszowych, gdzie zadłużenie czy zobowiązania, które są wymagane, to jest dokładnie, cytuję, 997 469 zł tam parę groszy. I o co mi chodzi? Zmierzam do takiego pytania, bo my to wpisujemy w program, z którym dostajemy rządową pożyczkę. No i w tym momencie, jeżeli to płacimy za nic, zerujemy ten licznik, jak ja to mówię tak już na wprost, stajemy się takim dobrym wujkiem dla tych szkół, tak? No tak by wyglądało, ale zadłużamy budżet gminy w tym momencie, gdzie nasi podatnicy muszą się po prostu na to rzucić i zapłacić, no nie czarujmy się. Dlatego moje pytanie jest następujące. W związku z tak rażącym nieprzestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, jakie działania pan podjął w stosunku do tych dyrektorów, którzy wykazali te zadłużenia, bo niestety praktycznie wszystkie szkoły. Czy jakieś dyscyplinujące przynajmniej działania pan podjął? Odpowiem, że działań dyscyplinarnych nie podejmowałem, bo nie ma takiej potrzeby. Otóż to są zadłużenia wynikające z niepłacenia składek ZUS-owskich dla nauczycieli. Natomiast według mojej oceny to nie są zaniedbania dyrektorów i nie ma co ich za to karać. Ja mogę się przyjrzeć teraz, co zaoferują na kolejny rok i z tego rozliczyć. Natomiast w mojej ocenie to nie było nadużycia dyrektorów szkół.